Dzisiejsze spotkanie poprowadzą sędziowie, sędzia główny Marcin Szrek z Kielc, asystenci Katarzyna Wójs i Maciej Kosarzecki, sędzia techniczny. Jak między sobą razem, to niewiele pożytku będzie. No i właśnie, mamy grę na krótko do Możdzenia. Możdzeń, mocny strzał, ale trafił Wolszczyńskiego. To nie koniec, nie ma spalonego, bo jeszcze złamał tam linię Sorgę. Mandiangu wypchnięty, chyba rzut rożny. Stoperów, ale zdecydowali się na zagranie piłki do Wolsztyńskiego. Sprytnie wracają, teraz znakomita sytuacja, Robak. Nie wiem, czy nie powinien Robak przed bramkarzem. Centra mocna, na zamknięcie do Tanżyny. Nad poprzeczką, w poprzednim spotkaniu byli zmiennikami. Możdzeń, dobra piłka, bardzo dobra. Miał problemy, Marcin Robak nie bardzo wiedział, gdzie piłka spadnie. Ładnie to zrobił, oczyścił sobie przedpole. Pewno zagra teraz do boku, tak jest, szybka akcja. Płasko po ziemi, bardzo niebezpiecznie, no to jest przewinienie, brawo. Pani ta piłka. Pani sędzina pokazuje, żeby grać. Gutowski bardzo ładnie uciekł. Ależ błędy. No, tutaj. Teraz jeszcze dobry tutaj dribbling Gutowskiego. No tutaj już za długo Christopher w kontrataku, goni Kordas. Czy zdąży Kornel? Nie zdążył, będzie niebezpiecznie. W polu karnym Widzewa skraca kąt Pawłowski. Ależ to zrobił. Jest tam także Filip Kozłowski. To ten wysoki chłopak z numerem 15. Centra właśnie w jego kierunku. Ale w minucie jeszcze raz obejrzyjmy. Kościelniak odpuścił krycie absolutnie. Zostawili odszedł, Marcina zupełnie bez opieki. Jakby nie wiedzieli, kto tam gra. Zobaczmy, Robak ustawiony niemal w punkcie. No, metr od punktu 11 metra. 90 minut. Znowu niestety zabrakło komunikacji pomiędzy widzewiakami. Teraz znowu prosty błąd. Elany szansa. Strzał Wolsztyńskiego. Wypluł. Wybija przed siebie. Musi pomóc Robak, bo jest bardzo dużo miejsca teraz w środku pola. Hrnciar, udaje mu się wyjść właśnie tą strefą. Dobrze, Elana na jeden kontakt, tam był spalony chyba napastnika z Torunia. Stryjewski do Kościelniaka. Proszę, jak swobodnie tam grają. Za swobodnie, uwaga! Ojej, Pietrzu, nie wiem, czy to nie było przewinienie. Znowu sam tutaj w środkowej strefie był ma tyle miejsca Kościelniak. I teraz właśnie goni go. Z tego. Proszę, jak łatwo ogrywa naszych zawodników. Świetne dogranie w polu karnym. No, mieliśmy znów ogromne szczęście. Tutaj w promieniu 2-3 metrów nie ma nikogo. Dobrze zagrywa do piłka. Lewej strony, goni Kosakiewicz, nie udaje się, Górka już w polu karnym, zagranie Górki, ale ronduje na głowie Rudola, dobrze ustawiony. Ależ błąd! Proszę, kolejny błąd, Hrnciar popędzi z piłką, i biegnie Kozłowski. Świetne zagranie, wyrzucony! Goni. Uwaga! Brawo Daniel Tanżyna, brawo! Ten drugi mur, bardzo dobrze, ojej! Ojej, proszę! Tylko patrzyli, jak Hrnciar bardzo mądrze uderzy. Dobrze, Możdzeń odzyskuje piłkę. Mandiangu założył tutaj siatkę Kordianowi Górce i wyprowadza Możdzenia do ataku. Robak na razie na spalonym. Teraz dobre zagranie Możdzenia, nie ma spalonego. Robak nie zastawił się tutaj, Marcin, i wyprzedził go. Wschodzących napastników do gry, zwłaszcza też do Rafała Wolszczyńskiego. Tu z lewej strony widzimy to nie po raz pierwszy. Dobrze, Rudol wyprowadza akcję. Robak na bramkę, dobijać będzie jeszcze Mandiangu. Lewa noga Mandiangu! Niestety nie celcach. Kozłowski poradził sobie, mimo że Kornel Kordas był. Nie można tak pozwolić. Nie ma spalonego. W głowę dostał. Pierwszych 45 minut. Rozpoczynamy zatem drugą część meczu. Rafał Wolszczyński zagrał do tego, który miał żółtą kartkę. Za łatwo. Znowu ile ma miejsca? Proszę, no, bardzo niebezpiecznie. Zobaczmy. Bardzo mądrze. Oj, próbował tam w ekwilibrystyczny. Możdzeń przegrywa główkę. Teraz będzie niebezpiecznie. Dobrze, brawo Wojtek, świetnie, znakomicie, 4 na 3. Co zrobi Gutek? Będzie schodził do prawej, nie, zagrywa do Wolszczyńskiego i robi to Nie do Gutowski. Jest z prawej strony Ojamaa. On teraz dostanie piłkę. Henrik Ojamaa. Pierwszy chyba kontakt z futbolówką po jego wejściu. Ojamaa do prawej nogi. Dobre zagranie na 5. metr. Myli się obrońca. Jest jeszcze Ojamaa, ale niedokładnie zagrywał. Znowu Robak tym razem. Się dzieje z tą nogą. Ojamaa. Jeszcze schodzi do środka. Lewa noga Ojamaa, uderza na bramkę. Błąd golkipera, czy jest gol? Sędzina nie zdążyła za tą sytuacją. Ona nie jest w stanie stwierdzić, bo niestety była spóźniona. Nie była na linii z bramkarzem. Nie może teraz potwierdzić tego pani sędzia, przepraszam, nie sędzina. Teraz kontratak gości. Bardzo będzie groźnie. Kozłowski, jeszcze nie koniec sytuacji. Zamieszanie w polu karnym. Ależ teraz błąd Widzewa. Co tutaj wyprawiają obrońcy? Połowy. Zdobycie bramki na 2-1. Brawo, Wolsztyński, świetna piłka do Gutowskiego. Będzie Hrnciar, okazja dla Gutowskiego. No niestety. Za łatwo. Znowu to za łatwo. Wszystko jest puszczone lewą stroną. Kozłowski uderza prosto w ręce. Całe szczęście. Będzie wymiana ciosów. Brawo, Wolsztyński. Ładnie odwraca się przyjęcie. Jeszcze nie koniec. To Robak. Jest chyba faul. Oskrzydlał tam Kordas. Szkoda, że nie skorzystał z tego Robak. Jest Ojamaa. Rozpędza się Estończyk. Jeszcze Ojamaa, nie ma faulu. Henrik Ojamaa w pole karne. Prosto w obrońcę. Możemy rozpoczynać akcję. Może z tej złości coś się zrodzi, bo tutaj dużo negatywnych emocji na razie. Ojamaa w kolejnej akcji ofensywnej. Dobrze, Wolsztyński do Ojamy na jeden kontakt. Nie ma gola! Cały długi. Próbował po długim, ale zostawił nogę. Kuchnicki, zobaczmy. Zdecydował się. Dobra piłka za plecy, nie ma spalonego, spokojnie Wolsztyn! Nie! Jeszcze sytuacja, nie ma gola! Znowu nie mamy niestety nikogo, kto... Tak jest. Zobaczmy raz jeszcze, no z taką łatwością, szkoda tego uderzenia. Kolejny błąd Kuchnickiego, który też potrafi. Tak, młody chłopak. Nie ma faulu, gra Widzew, Ojamaa rozpędza się, jest z lewej Gutowski, za mocna ta piłka, czy dobiegnie Gutowski, ależ to zepsuł. Ale Łukasz Kosakiewicz, widzę, doszedł już do siebie. Po tym starciu. Kawał miejsca przed Ojamą, jest Radwański, może on, Adam Radwański, spokojnie do lewej. Gutowski w polu karnym, Gutowski na zamknięciu. Trochę. Teraz holuje piłkę, zatrzymał całą akcję. Próba strzału z dystansu. To tu lepiej ustawiony Marcin Robak. Trzeba przegrać drugą stronę, chociaż dobrze, sprytnie tutaj to rozwiązał Marcin Robak. Jest Gąsior i Ojamaa w polu karnym. Poszli na zmianę krzyżową, Radwański w polu karnym, Adam Radwański wystawia piłkę, ale niestety Ojamaa... Tanżyna, Kołodziej przegrywa starcie. Za dużo miejsca, kto tutaj podbiegnie? Ojej, znów bardzo... Nie wyszło Ojamie. Brawo Elana, świetnie teraz poradzili sobie Torunianie. Grają jakby to były zajęcia taktyczne. I był tam Bogusław Pietrzak, podniósł się. Proszę, do końcowej linii. No i trafił w Ojamę Marcin Robak, bo leżał tam. Teraz jeszcze tę akcję Gutowskiego. Gasił sobie Robak. Kopnięty Ojamaa. Zablok... Trafił w Ojamę, niestety. Akurat... Przyna, że jest przygotowany do gry. Jeszcze żeby wrzucać się w jego kierunku. Jest Robak, traci piłkę, jednak nie do samego końca. Marcin Robak szarpie się tam z obrońcą. Robak miękko na zamknięcie. Puszcza Tanżyna. Jeszcze jest Henrik Ojamaa. Czaruje w polu karnym Ojamaa. Trzeba dograć. Jest Tanżyna znowu. Tego czasu gry. Mocna centra gdzieś na... Ojej, przecież to było bardzo... To powinien Kuchnicki, faulowali goście 18 razy, żółte kartki 4-2, czerwone 0-0, rzuty rożne 7-4, spalone 3.